Cześć! Wiele osób z Was pyta się mnie, jak podpisać umowę z pośrednikiem. A że ja byłem 8 lat pośrednikiem, prowadziłem ten biznes bardzo długo, więc dzisiaj powiem Wam, jak zabezpieczyć swoje interesy w umowie z pośrednikiem. Pierwsza zasada, żeby umowa była obowiązująca, musi być to umowa w formie pisemnej. Umowa ustna z mocy prawa jest po prostu nieważna. W tym konkretnym kontekście, czyli umowa z pośrednikiem jest nieważna, wszystkie inne umowy w większości są ważne, natomiast umowa pośrednictwa musi być zawarta na papierze. Mamy w Polsce dwa rodzaje umów. To jest umowa otwarta i umowa na wyłączność. Umowa otwarta to jest taka umowa, w której właściciel nieruchomości może ją sprzedawać sam, niezależnie, pokazywać, a oprócz tego wspomaga się byłem nieruchomości agentem, który pomaga mu taką ofertę wyeksponować i sprzedać. I wynagrodzenie biura nieruchomości należy się tylko wtedy, kiedy to agent nieruchomości doprowadzi do znalezienia klienta na zakup mieszkania. I jak to w takim razie sprawdzić, czy ten agent doprowadzi do tego, żeby to mieszkanie sprzedać, czy nie? Przede wszystkim agent musi mieć podpisaną tak jakby wskazanie adresowe, takie oświadczenie klienta, że to on obejrzał to mieszkanie za jego pośrednictwem. To jest taka podstawowa sprawa, jeżeli agent to ma, no to wiadomo, że należy mu się wynagrodzenie. I teraz umowa na wyłączność to jest taka umowa, w której nieważne, niezależnie od tego, czy właściciel znajdzie sam klienta i podpisze z nim umowę sprzedaży, czy przyprowadzi go agent, agentowi należy się wynagrodzenie. To jest po to, żeby po prostu właściciele, jeżeli mają dużo na głowie, nie mają czasu się tym zajmować, to agent wtedy ma szersze pole do manewru, jeżeli chodzi o reklamę, wtedy może ogłaszać konkretne adresy nieruchomości, bo nie boi się też, że ktoś przyjdzie bezpośrednio i go w jakiś sposób będzie chciał ominąć. Czyli jego wynagrodzenie jest w pewnym sensie pewne i dzięki temu może szerzej reklamować tą ofertę, może się dzielić tą ofertą z innymi biurami i dzielić się też prowizją, bo wie, że jego interesy są zabezpieczone. I ta umowa, ja uważam, że jest dobra nie dla każdego, ale głównie dla tych klientów, którzy nie mają czasu się w ogóle tym zajmować, chcą to powierzyć pośrednikowi, któremu ufają, który jest, uważają, że jakby dobrze będzie ich reprezentował. I ja uważam, że ta umowa jest dobra dla obu stron, natomiast dobra dla tych klientów, którzy mają agentów, którzy są sprawdzeni, są godni zaufania i wiedzą, że zrobią dobrą robotę. Na pewno nie oddałbym pierwszemu lepszemu agentowi, którego się spotka na ulicy, bez rekomendacji osób, które już z nim współpracowały. I umowę na wyłączność stosuje się często w przypadku drogich, nietypowych nieruchomości, wtedy kiedy po prostu ta wiedza, eksperckość i doświadczenie agenta jest tutaj nieprzeceniona. Kiedy pośrednikowi należy się wynagrodzenie, tak? Tak jak mówiłem, że przy umowie otwartej, wtedy kiedy to on doprowadzi do znalezienia klienta i są takie jakby dwie zasady. Agenci bardzo często chcą i mają to w umowach, żeby płacić im za ich wykonaną pracę w momencie podpisania umowy przedwstępnej, czyli kiedy znajdą Ci klienta i przyprowadzą go na umowę przedwstępną, to już wtedy chcą zazwyczaj połowę wynagrodzenia. I tak zazwyczaj działa rynek i jak byłem pośrednikiem, to też pobierałem połowę wynagrodzenia w momencie umowy przedwstępnej. Natomiast jeżeli ja jestem klientem biur i ja płacę im ich wynagrodzenie, to ja w tym momencie staram się płacić zawsze na koniec, czyli dopiero wtedy, kiedy pośrednik doprowadzi do umowy nie przedwstępnej, tylko do umowy końcowej, kiedy albo znajdzie klienta na moje mieszkanie, albo ja kupię z nim razem mieszkanie. Bo wiecie, umowa jest umową, ale nie każda umowa nie ma nigdy 100% pewności, że dojdzie do skutku. Czyli jeżeli ja mam na przykład, wziąłem bardzo mały zadatek, bo czasem tak się zdarza, ale bardzo rzadko, i cały ten zadatek mam oddać na prowizję biura nieruchomości, to tak naprawdę no, nic mnie nie zabezpiecza, bo jeżeli klient się wycofa z transakcji, to ja na tym nic nie zyskam, a nawet powiedziałbym, że stracę, bo jeszcze za nowego klienta muszę zapłacić pośrednikowi jeszcze raz. Dlatego ja mówię, ok, pośredniku, dostaniesz tyle wynagrodzenia, ile chcesz, ale dopiero na sam koniec, kiedy klient Twój zapłaci mi całe pieniądze. Tak? Wszystkie, na które się umówiliśmy. I to uważam, że jest sytuacja win-win i to zawsze podlega negocjacji. Teraz jakie wynagrodzenie pobiera, czy powinien pobierać taki pośrednik? I teraz to wynagrodzenie jest różne w różnych agencjach i to jest od 1 z hakiem procenta do 3, 4 czy nawet 5%. I to zależy od modelu, w którym pracują agencje. Ja zazwyczaj płacę pośrednikom, z którymi współpracuję, między 2 a 3%. To jest taka, uważam, że godziwa stawka, wynagrodzenie jako wynagrodzenie dla jednej strony transakcji. To się liczy od ceny transakcyjnej czy od ceny ofertowej. I w większości przypadków to się liczy od ceny transakcyjnej, czyli na tyle, ile się się dogadamy. Natomiast są coraz częściej przypadki, kiedy agencja dyktuje warunek taki, że jeżeli chcesz kupić ze mną pośrednio, drogi kliencie, fliperze, mieszkanie, no okej, zapłacisz mi prowizję, ale od ceny ofertowej, bo jak ja Ci dużo ceny wynegocjuję, albo mogę Ci wynegocjować, to wtedy na tym tracę. A chodzi o to, żebyśmy zyskali oboje. Dlatego niekiedy się zgadzamy na to, żeby płacić pośrednikowi po prostu też od ceny ofertowej, ale wtedy, kiedy kupujemy. Bo jeżeli mieszkanie sprzedajemy, to nie ma w ogóle dla nas jakiegokolwiek sensu. Możemy też się umówić na wynagrodzenie stałe, czyli tak zwany ryczałt. I wtedy po prostu określamy z góry wynagrodzenie i teraz to, ile ja spuszczę, albo to, ile ja wynegocjuję, jeżeli ja kupuję, to już jest jakby dla pośrednika niezależna sprawa. Umowa z pośrednikiem jest często zawierana na czas nieoznaczony. Chyba, że to jest umowa na wyłączność, wtedy ona powinna być oznaczona na jakiś okres. Nie praktykuje się raczej krótszych umów niż pół roku. Zazwyczaj to są umowy roczne, albo czasami przy dużej inwestycji pośrednika to są umowy na 2 lata. I przy bardziej takich skomplikowanych nieruchomościach, jak domy, wille, rezydencje, czy budynki komercyjne, czy nawet projekt deweloperski, to są wtedy umowy na 2, a nawet czasem dłużej. Jeżeli chodzi o prawo do rozwiązania umowy, to taki pośrednik i druga strona również ma takie prawo. Przy umowie na wyłączność jedynie to się czasem kończy zapłatą kary bądź wynagrodzenia pośrednikowi, takiemu, które by dostał w momencie, w którym by wysprzedał nieruchomość, więc po prostu nie opłaca się często takie umowy na wyłączność zrywać. Natomiast przy umowie otwartej, no pamiętajcie jedną rzecz, że jeżeli pośrednik przyprowadzi Wam klienta i ten klient kupi nieruchomość, to mimo tego, że tą umowę rozwiążecie, to temu pośrednikowi należy się wynagrodzenie, ponieważ doprowadził do skojarzenia stron podczas trwania tej umowy. To, że ją wypowiedzieliście później, to nie znaczy, że jemu się wynagrodzenie nie należy. Kolejnym pytaniem jest to, czy pośrednik może pracować dla obu stron. Może. Polska jest takim krajem, którym jakby dopuszcza takie rozwiązanie i to uważam, że jest jakby często praktykowane, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś reprezentuje obie strony, to często tak naprawdę reprezentuje głównie siebie, trzecią stronę. To jest jego pierwszy interes, więc trzeba brać to pod uwagę i są różni pośrednicy z różnym kodeksem etyki. Jedni robią tak, żeby sobie zrobić dobrze, drudzy są uczciwi w stosunku do swojego klienta i jakby jego interesy godnie reprezentują, ale też są i tacy, którzy po prostu przekazują informacje no, w pewnym sensie poufne dla drugiej strony, tak żeby ona to wykorzystała w negocjacjach, co uważam, że jest jakby nieetyczne. Umowa, żeby taka była skuteczna i żeby była dobra dla obu stron, musi mieć prawa swoje, każda strona musi mieć prawa i obowiązki. I często takim prawem i obowiązkiem dla właściciela jest to, że on musi pośrednikowi udostępniać nieruchomość, udostępnić dokumenty po to, żeby klient tego pośrednika mógł sobie zbadać stan prawny, czy pośrednik sam, żeby mógł zbadać stan prawny, bo w pewnym sensie on odpowiada za ten stan prawny, bo on musi go przedstawić klientowi swojemu, więc właściciel nie może ukrywać tego stanu prawnego przed pośrednikiem. Tak samo pośrednik ma obowiązki do szerokiego oferowania tej nieruchomości w takim zakresie, w jakim się strony umówiły, czyli mogą się umówić na przykład na promowanie swoich ofert w internecie. Ja na przykład jak zatrudniam pośredników do szukania nabywców na moje mieszkania, to często mówię, żeby nie ogłaszali na prywatnych portalach albo na takich, wiadomo, ogólnodostępnych, ponieważ ja tam się reklamuję i nie chcę, żeby te oferty ich kanibalizowały moje prywatne ogłoszenia, bo wtedy moje pieniądze na marketing są totalnie wyrzucone w błoto. Pośrednik dla flipera może być naprawdę dobrym, porządnym, takim poważnym partnerem do biznesu, ale zły pośrednik jednocześnie może być osobą, która skomplikuje transakcję albo doprowadzi do tego, że ta transakcja się nie odbędzie, więc trzeba dobrze i solidnie wybierać tych partnerów. Najlepiej polegać na rekomendacji, ale nie rekomendacji kogoś, kto zna tą osobę prywatnie, bo chodzi z nim na wódkę, tylko osobę, która pracowała z tą osobą i zrobili wspólną transakcję i ta osoba się wywiązała ze swoich obowiązków. To jest najważniejsza rekomendacja. Taki pośrednik powinien mieć w umowie zawartą klauzulę o tym, że jest objęty ubezpieczeniem, takim obowiązkowym. Dzisiaj nie trzeba mieć jakiejkolwiek licencji, żeby uprawiać zawód pośrednika. Jak ja zaczynałem ten biznes, to trzeba było mieć licencję pośrednika, natomiast ja jej nie miałem. Ja zatrudniłem pośrednika, który tą licencję miał i firmował swoją licencją pracę całej firmy. Później zdobyłem tą licencję, natomiast już teraz jest ona totalnie niepotrzebna. Każdy może ten zawód wykonywać. Ok, jeżeli podobały Ci się moje materiały, subskrybuj mój kanał lub napisz w komentarzu, na jaki temat chciałbyś, żebym nagrał coś kolejnego.